Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, rozpoczniemy dzisiejszy odcinek od sprawdzenia handlarzy. Cześć Stefan. Zajebiste masz imię. Witaj, paladynie. Za dużo honoru. Nie jestem paladynem. Tak, ale nosisz zbroję paladyna. To prawda. Mieliśmy coś w rodzaju małego i zwycięskiego przewrotu. Paladyni i ich zbrojni, którzy tu wcześniej przebywali, udali się bronić kontynentu przed orkami. Nikogo nie obchodziło, co stało się z nami obywatelami. Zostaliśmy sami i całkowicie bezbronni. Ostatecznie Bruno postanowił ogłosić niezależność od króla. Arsenał został otworzony, a pozostawiona tam broń i zbroje rozdzielono między nas. Musieliśmy trenować walkę mieczem i kuszą, aby móc bronić się przed potencjalnymi wrogami. Ale najważniejsze jest to, że najlepsi z nas mogli nosić broń i zbroje paladynów. Zasadniczo jednak jesteśmy zwykłymi obywatelami, którzy zostali zmuszeni do radzenia sobie sami. Muszę zobaczyć się z gubernatorem. Z Bruno. Zapomnij o tym. Nikogo nie wpuszczają do zamku. A kto tak zarządził? Ja, więc pozwól mi iść do Bruno. Muszę z nim porozmawiać. A przypadkiem nie z zamiarem przekonania go, aby ponownie stał się lojalny wobec króla. Możliwe. Tak myślałem. Tylko my tego nie potrzebujemy, rozumiesz? Bruno dał nam wolność i teraz podążamy za nim. Uważam inaczej. Poza tym nie wiem, czego się spodziewać, jeśli orkowie wygrają tę wojnę. Do czego zmierzasz? Może to nas w ogóle nie będzie dotyczyło, bo akurat prowadzimy z nimi negocjacje. No, coraz lepiej. Teraz chcecie zawrzeć sojusz z orkami. Kto nawciskał wam takich głupot? A teraz uważaj na to, co mówisz. Bruno wie, co robi. Jest też Fulko, który mu doradza. Więc co się stanie? A kim jest ten Fulko, jeśli wolno zapytać? Doradca Bruno. Zasugerował, że powinniśmy rozpocząć negocjacje z orkami. Zwłaszcza teraz, gdy ich najemnicy pojawili się na wyspie. A co z moją sprawą? Wpuścisz mnie do zamku, czy nie? No cóż, mógłbym ci pomóc. A bardziej konkretnie. Cóż, byłbym gotów dać ci klucz do zamku, gdybyś. Jeśli co? Po pierwsze, ludzie na Tamorze mają sporo kłopotów. Pogadaj z nimi i zaproponuj im swoją pomoc. Jeśli zrobiłeś wystarczająco dużo, zbliżysz się o duży krok do pragnienia rozmowy z Bruno. Tak. MY, strażnicy, już od dawna nie otrzymujemy od Bruno żołdu. Może mógłbyś nas wesprzeć? Co masz na myśli mówiąc żołd? Myślałem, że tu wszyscy są ochotnikami. Żartujesz. Sami nie wybraliśmy tego całego gówna, w którym się znaleźliśmy. Znajdzie się u ciebie trochę złota dla nas. Zobaczymy. Ile trzeba? No, powiedzmy. 500 sztuk złota. Myślę, że o nie tak dużo proszę. Czy cię zębacz kopnął w głowę? 500 sztuk złota za jakiś marny klucz. Zapomnij. Jak sobie chcesz. Krzyżyk na drogę. Ostatecznie, nikt cię nie zmusza do spotkania z Bruno. I więcej nie marnuj mojego czasu na próżno. Dobra, na razie nie będę z nim gadać, bo to jest masakra. Sprawdźmy handlarzy. Witam. Co tu robisz? Tu, na Tamorze, handluję różnymi towarami. Zasadniczo jedzeniem. Trzeba z czegoś żyć. Więc jeśli czegoś potrzebujesz, spójrz na mój towar. A nuż to u mnie znajdziesz. Dobra, gościu, z jedzeniem się przyda. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz dużo miksturek, tutaj rzeczy. Farmerska zupa z chlebem, farmerski ser, szynka, piwo. Zapomniałam, jakie rzeczy miałam skupować. Na pewno chili, jajka, gruszki. Zupa, ziemniaki miałam też skupić. Dynie czy były, nie pamiętam. Pory też. Cebulę. To były takie rzeczy, które trzeba było. I seler też chyba. Ile mam selera? Nie, seler chyba nie, bo nie mam wcale. Dobra, więc chyba jest git. Najwyżej sobie jeszcze później zerknę. Kompot z gruszek, mocny gulasz, zupa marchwiowa, zupa cebulowa, ziemniaczana. Kurde, wiecie co? Na szybko sobie odpalę solucję i zobaczę. Ponieważ od razu chciałabym to wykupić, to co jakby gra ode mnie
chcę. Także zaraz zobaczymy konkretnie, co miałam skupować, bo już naprawdę, kurde, nie pamiętam. Szczególnie, że u Johanna się nie dało kupić wszystkiego. Zaraz zobaczymy. Mocny gulasz, potrzebujemy przepis, na pewno. Dawaj to. Dobrze. Pory też, ale selera nie ma. Dobra, kompotów tych nie ma już tutaj. Zupa marchewkowa, ziemniaczana i tutaj była cebulowa. Pomidory, pory, cebule, ziemniaki, chili, jajka, jabłka, banany, gruszki, czerwony pieprz i tytonie. Czyli to jest u niego już wszystko, co mogę sobie tutaj wykupić, co potrzebuję. Są jakieś wieści. Niech ci powie to ktoś inny. Nie mam czasu na gadaninę. Dobra, mordo, czyli z tobą już wszystko pogadane. Tu jest jeszcze Finko. Dość prosta kradzież. Mogę wykonać. To ty jesteś Finko i handlujesz bronią. Tak, to ja. Ale nosisz zbroję Straży Miejskiej. To o niczym nie świadczy. Po tym, jak z powodu orków królewscy żołnierze udali się w Myrtany, stworzyliśmy coś w rodzaju obywatelskiego oddziału zbrojnego. Wszyscy ludzie, co są ubrani w zbroję Straży Miejskiej, pierwotnie byli tylko zwykłymi obywatelami. Nawet paladyni nie są prawdziwi, haha. Ach, to taka sprawa. A co z innymi mieszkańcami? Ci, co teraz tu są, wszak nie byli jedynymi, którzy tu mieszkali. Wszyscy inni udali się do Myrtany z paladynami i strażą miejską, ponieważ uważali, że nie są tu już bezpieczni. Haha, ale przy tym znaleźli się w sytuacji jeszcze gorszej niż byli. No cóż, sami sobie winni, haha. W Myrtanie teraz panoszą się orkowie, podczas gdy tutaj mamy do czynienia tylko z kilkoma cholernymi najemnikami. Ale namiestnik rozwiąże ten problem. Jestem tego pewien i to bez was, cwaniaków z Myrtany. No, skoro jesteś tego pewien. A przy okazji, Józef powiedział mi, że potrzebna ci jakaś pomoc. To prawda, do cholery. Od tego czasu, gdy pojawili się tu ci parszywi najemnicy, nasi myśliwi nie odważyli się opuścić obozu. A co handlujący bronią może mieć wspólnego z myśliwymi? No, już cały tydzień czekam na dwa pakiety strzał. Zgaduję, że mam dla ciebie zdobyć te dwa pakiety. Nie jesteś taki głupi, jak się wydajesz. Gdzie znajdę tych myśliwych? Oczywiście, że w lesie. A gdzie indziej? A przypadkiem nie na tej wyspie. Nie tak bezczelnie, dobrze. Nie zapominaj, że potrzebujesz naszej zgody, aby porozmawiać z Bruno. Jasne. Ale mógłbyś sprecyzować, gdzie właściwie znajdują się ci myśliwi. Ostatnio mieli obóz z prawej strony od bram miasta. Po prostu idź do lasu i go zobaczysz. Jednak nie wiem, czy myśliwi nadal tam są. No cóż, w pobliżu tego miejsca kręcą się najemnicy orków. Dobra, dzięki. Pokaż mi swoje towary. Wybierz sobie. Zobaczmy. Masz bardzo fajne bronie. Masz fajne łuki. Widzę, że kusz nie masz. Dużo strzał. Pierścień mocy. Jeden, drugi i trzeci. Skórzany pas. Śpiwór z koziej skóry. To się naprawdę opłaca kupić. Mapa Tamory. Nie wiem, czy gdzieś znajdę, więc wypadałoby też ją wziąć. Surowa stal. Sól kamienna. Bryłka magicznej rudy. Bryłka rudy żelaza. Kapelusz pirata. No, ma dużo lepszą ochronę, więc fajnie by było go w sumie kupić. Nóż do garbowania. Ja chyba mam. Dobra, to robimy handel. Widzę, że muzyka aż przestała grać. Świetnie po prostu. Kordelas. Kordelas sobie zostawię jeden. Stare kordelasy możemy sprzedać. Kiepskie, szerokie też. Zardzewiały miecz dwuręczny. Kiepski tasak. Kilof sobie zostawiamy. Tutaj te rzeczy, tak. Łuku nie potrzebuję. Strzały zostawiam. Może z wyjątkiem tych ogłuszających. Bo... Albo nie, bo to jeszcze muszę sprawdzić. Jest takie zadanie, gdzie potrzebujemy strzał. I teraz tak, jeszcze raz. Dalej. To mogę sprzedać, tam odzież oberżysty. Ten jeden kaptur mogę sprzedać. Amulety sobie zostawimy.
Orkowy talizman sprzedam, bo i tak zdobędę ich więcej. Pierścień zręczności niech zostanie. Nietykalności też. Teleporty mogłam sobie te schować do tego. Chyba. Właśnie przepis mamy do przeczytania. I teraz tak. Żuwaczki pełzacza, skóra borsuka, skóra gada, owcza skóra, skrzydła, klucz do kajuty, tytonie, perełek chyba nie potrzebuję z tego co pamiętam, złoty talerz, tu jest dużo rzeczy, złoty świecznik, złoty puchar, złoty naszyjnik, złote pierścionki, pięć drzewa, tytoń, drogocenna szkatułka, jeden nóż możemy sprzedać. Stare monety zostawiam, jajo topielca nie potrzeba, żuwaczki, kość, skóra. Widzę, że fajnie nam to złoto idzie tutaj. Stal zostawiam. Syryjski olej, puste butelki, szczotki, pęknięta srebrna misa. Pióro do pisania wystarczy nam jedno tylko. Młotek wystarczy jeden. Bryłka złota, woda święcona, tutaj te drewniane jakieś rzeczy. Kawałki drewna to ja w teorii mogę w sumie sprzedać, bo przecież ja nie robię strzał, no nie? Czyste kartki, pióra. Pióra nie mają wartości. Drzewiec strzały też nie. Tytoń grzybowy, smoła, siarka, piły. No jedną sobie zostawię. Żuwaczki, łyżka, wystarczy jedna, srebrne, kolejne rzeczy. O nie, bryłkę srebra sprzedałam. Mogłam ją jednak zostawić. Topór dwa, wystarczy nam jeden i żuwaczka w sumie zero, bo nie będziemy run robić. No i dobra, takim oto sposobem mamy sporo kasy. I teraz tak, kupimy sobie kapelusz pirata i kupimy sobie śpiwór. I być może kupimy sobie mapę. Nie wiem, czy znajdę mapę, czy nie. Na razie mi jest raczej niepotrzebna ta mapa. Śpiworek się przyda, bo możemy w każdym miejscu sobie spać. Kapelusz pirata musimy sobie tutaj wyjąć. Właśnie, Kroniki Tamory też mam do przeczytania. Nie przeczytaliśmy jeszcze. I receptura na zielonego nowicjusza. Piracki kapelusz. Ja wiem, że może to wygląda dennie, ale ma lepszą ochronę. To możemy wtedy opchnąć. Mocny gulasz. Aby przygotować talerz gulaszu, potrzeba 5 cebuli, 5 marchewek, 5 ziemniaków, 5 porów, 1 papryczkę chili i czerwony pieprz. Jeden czerwony pieprz, 1 butelkę wody i trochę soli. Mistrz Rossini. Talerz gulaszu, 5 cebul, marchewki widzę, że też powinnam skupować. Nie pisali tego w poradniku, ale jednak na to wychodzi. Zielony nowicjusz, tu nie potrzebujemy. I Kroniki Tamory. To sobie może zostawimy, bo jak zdobędziemy ich więcej, to się questik odpala. Więc może nie będziemy na razie tutaj zaczynać. Mamy tutaj kolejnego handlarza, ale to jest w sumie Lars. Ja nie wiem, czym ty handlujesz, bo nie doszłam do tego. Pokaż mi. Wiem, że pancerz. Masz kuszę i masz tarczę. No, tarcza kusi i w sumie lekka kusza lepsza też. Masz bardzo dużo bełtów. Ogłuszający lodowy bełt i ognisty. Rum, ziele, amulet, pierścień. Kurde, ja tutaj nie mam kasy tyle. Matko, a jeszcze zbroję bym sobie kupiła lepszą, bo by nam się przydała i ta kusza też by się przydało ją wymienić, jeżeli mam być szczera. Jeszcze mam te lepsze bronie pirackie, w sumie nie pomyślałam o tym, żeby to opchnąć, więc może sprawdźmy. Broń dwuręczna, czy ja będę używać broni dwuręcznej? No nie, wolałabym iść w tarczę i w jednoręczną, czyli nie będę tego używać. Sługa burzy też nie użyję. Miecz paladyna jednoręczny. Szczerbak. Czy ja będę go używać? Raczej nie będę, bo wymaga więcej siły i tak dalej. 85. Długi miecz. Też raczej nie będę go używać. I pirackie miecze dwuręczne sprzedam. Ten kordelas w sumie też nie będę go używać. No i teraz jakbym sprzedała jeszcze te strzały, tylko że później będą mi potrzebne, ale to już... Jak będą potrzebne, to będą.
i tą starą kuszę bym obsknęła i byśmy sobie kupili nową. Tą na 40 siły i kupilibyśmy sobie może tą tarczę. Bym się nauczyła obsługi tarczy u Bruna. Chyba to jest dobry pomysł. Nie widziałam lepszej tarczy, więc powinno być teraz lepiej. Przez chwilę się bałam, że sprzedałam swoją broń. Na szczęście nie. Wiecie co, to użyjmy teleportacji i przenieśmy się na południową plażę. Ja w ogóle lokatorka nie załączyłam. I chodźmy do Bruna. Powrót na pokład. Niech żyje Sorry, król! Jezu, jakiego Bruna? Co ja mówię, chłopie? Nikt mnie nie poprawia. Jaką mam reputację? A dostanę jakiegoś expa, wpis? Jaką mam reputację wśród członków załogi? No cóż, zobaczmy. Albin nie ma nic przeciw twojemu mianowaniu na stanowisko bosmana. Ten fakt, że poradziłeś sobie z jego zleceniem i załatwiłeś sprawy z Wolfgangiem, czyni cię godną osobą w jego oczach. Nie wiem, jakie poglądy ma Wolfgang, ale przynajmniej głos Albina masz. Ernst uważa, że jesteś w porządku. Masz jego głos. Zdaniem Dandolo, jesteś prawdziwym kumplem i zaufanym człowiekiem. Masz jego głos. A to coś znaczy. Niełatwo wywrzeć na nim tak głębokie wrażenie. Nawet Sven uważa, że nadajesz się na stanowisko drugiego bosmana. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony. Zdaje się, że darzy cię wysokim szacunkiem. Knut uważa cię za słabeusza. Zresztą, nic dziwnego. Paladyni nic przeciw tobie nie mają. Rycerze Lorda Balduina zazwyczaj nie wtrącają się w takie sprawy. Pomyślnie wykonałeś wszystkie moje zadania. Załoga darzy cię szacunkiem. A to znaczy, że zasugeruję Gernotowi, aby mianował cię na drugiego bosmana. Kiedy także zdołasz przekonać Hafka, Wolfganga i Halara, wtedy śmiało możesz iść do niego. No właśnie. Ja jeszcze mam z Knutem do załatwienia jedną sprawę, ale najpierw. Naucz mnie, jak parować tarczą. Jeśli chcesz, możemy zacząć trening choćby teraz. Bo możemy tutaj parować parę razy. Dobra, jeszcze jest silne parowanie. Jak to działa? O kurde, ale zajebioza. Ale w ogóle inaczej się walczy. Ale zajebiście, ludzie święci. Dobra, to naucz mnie od razu lepiej. Naucz mnie silnego parowania tarczą. Jeśli chcesz, możemy zacząć trening choćby teraz. Super, czyli tarczę mamy na fulla. To teraz pytanie, jak stoimy z innymi rzeczami. Dobra, robimy save'a. Jak ja stoję? Mam jeszcze 14 punktów nauki. Podobno potrzebujemy minimum 35 w zręczność, a najlepiej to 60, by było mieć. Więc wiecie, co zrobimy? Nauczymy się zręczności. Jeszcze ogarniemy sprawę z Knutem. Czy ja się już z nim umówiłam, że się spotkamy o północy? Ja mam to zadanie dalej, rozumiem. Tak jest. Tak, o północy do ładowni. To wiecie co? Prześpimy się i pójdziemy jeszcze do ładowni. Tylko teraz też takie pytanko. Cześć, Halvar. Będzie ryzykowna. A ile potrzeba? 60. No, trzeba będzie się nauczyć z ręki. No, oczywiście, Dobra, zręczność i siłę, tak? Tak jest. Ja mam z wszystkiego już tak. W sumie maksymalnie się piątaka nauczę. posłuchał No ale niewłaściwych dobra. ludzi. Dajemy sobie plus 5 do zręczności. Lepiej zostawię to w spokoju. I może. No plus 5 nie zrobię. Zostawię sobie jeszcze Dobrze, punkty w końcu zwycięży na sprawiedliwość. inne może rzeczy. Chociaż w sumie mam teraz Taka jest moja 48. rola i losa. Mam 51 z pierścionkiem do Popatrz, już zręki. lepiej. Podobno to jest też dobry moment, żeby Inne są poprosić trudniejsze, Innosa coś się o zmieniło. rzeczy. Bo prawda jest taka, że tak naprawdę warto tylko ten Niby pierwszy to i próg tak, punktowy nic przebić, a reszta to jest niezmiennego. taka trochę. No wiecie. Nie potrzebuję jeszcze Jezus więcej kochany, pieniędzy. co ja chciałam zrobić? A jeszcze mam kaptur do sprzedania. Kto tutaj Sama handluje? na to nie Sven wpadłaś. handlował. Witaj. Pokaż mi towary swoje. Powiedz, ode mnie tego nie dostaniesz.
Masz 5 wytrychów, daj mi wszystkie. Trochę mało, ale przynajmniej masz. I teraz tak, sprzedam ci tę śmieszną czapkę. No i w sumie to tyle ci sprzedam. Dobra, mam 500 sztuk złota akurat, żeby się nauczyć. Boże, żeby zapłacić tamtemu gościowi. Mam punkty nauki. No chyba więcej tutaj nie zrobię. Aha, miałam się przespać do północy. Więc ogarnijmy tą sprawę z Knutem, tak żeby to już zamknąć na tym statku. I będziemy szli na Tamorę dalej. Do północy potrzebuje się przespać. I idziemy do ładowni. Wybaczcie, że nic nie widać. Ja też nic nie widzę. Przydałaby się jakaś pochodnia. Cześć, Wulwias. Siemanko. Zobaczymy, jak sobie... Gdzie on jest? Wachtowy. A gdzie jest Knut? Miało być o północy, ale on chyba nie przychodzi o równej północy, wydaje mi się. Tylko gdzieś tak 30 chyba przychodzi. Mordo, czy ty tutaj idziesz w ogóle, czy ty śpisz? Ej, no bo mnie się to bardzo nie podoba. Ej, Knut, co jest z tobą nie tak? Oto jestem. Więc pokaż mi, co potrafisz, Mufonie. Ej, on ma dużo HP bardzo. Ale on nie jest trudny. Tak, trzymaj. Dobra, tylko że inni to widzą. Tak, trzeba. No ale niestety on się zbugował i nie chciał zejść mi do ładowni. A powinien. Na co czekasz? Na co czekasz? No, jeszcze cios. Dawaj wszystko, co masz. Gorzej, jeżeli ktoś to widział faktycznie. Mam nadzieję, że nie będę miała przez to kłopotów. W sumie bijemy się w miejscu, gdzie śpią paladyni. To idealnie, naprawdę. Ale on się trochę zbugował i nie chciał tam zejść. O rany, moja głowa. Dawaj, stary. Cholera, ale masz cios. Wszystkie kości mnie bolą. Sam się o to prosiłeś. A teraz słuchaj mnie uważnie. Od dzisiejszego dnia będziesz uprzejmie traktować wszystkich ludzi na pokładzie. Jeśli usłyszę, że postępujesz tak jak poprzednio, znowu obiję ci gębę. Dobrze, dobrze. Uspokój się, człowieku. Nie będę już więcej nikogo zaczepiać. Obiecuję. Mam nadzieję. Dobra, to mamy to też zarąbiście zrobione. Dobra, co my tu mamy dalej? Prowiant, wola. Coś mi zostało z tych starych zadań? Chyba nie. Lepszy pancerz. Tutaj nic nie zrobię chwilowo. Zamieszki na Tamorze. No to się prześpimy z powrotem i wracamy na Tamorę. Gorzej, że tutaj wszyscy nie chcą wstawać mi. Mogę łóżko? Nie chcę ciebie. Nie, Volker! Co ty chcesz ode mnie? Czego u diabła chcesz? O, w ogóle możemy coś powiedzieć. Temore ogłosiła swoją niepodległość. Co ty mówisz? Ty tak poważnie. Niestety tak. Gubernator Bruno odwrócił się od króla. Żeby się z nim rozmówić, muszę odwiedzić jego zamek. Myślę, że mi się to uda, ale tylko wtedy, jeśli zdołam zapewnić sobie zaufanie miejscowej ludności. Oczywiście. Trudna sprawa. Ale koniecznie musisz porozmawiać z Brunem i wyjaśnić, dokąd kieruje się flota orków. A przy okazji przekonać go, że jego obowiązkiem jest być posłusznym królowi. Masz jakiś pomysł, jak to zrobić? Obawiam się, że nic ci tu nie doradzę. Ale przynajmniej spróbuj. Więcej nie mogę od ciebie wymagać. Dobrze. Zobaczę, może uda mi się coś wymyślić.
Okej. Ja się przekimam i wrócimy na Tamorę. Do świtu będzie idealnie. Wynocha z mojego łóżka! Bo będę mogła do Garnota właśnie zagadać z powrotem i on mnie tam przerzuci. Muszę wrócić na Tamorę. Dzięki, mordo. O kurde, no właśnie, tu się dzieją takie cuda potem. Jak się tu wraca. Że atakuje nas 300 jaszczurek. Zobaczmy, jak sobie z kuszy poradzę w tą jaszczurkę. No pewnie nijak. Bo jej nawet nie trafię. Dobra. Mamy to i lecimy stąd od razu. Tamora, teleportacja do miasta. Okej, jesteśmy na miejscu i teraz pytanie. Tutaj teraz nikogo nie ma, nie? Ale ja i tak nie chcę chyba już z nikim rozmawiać, bo wszystkich handlarzy żeśmy już chyba ogarnęli. Cześć, Józef. Coś chcesz powiedzieć? Nie. Dobra, to myślę, że lecimy sobie teraz na spokojnie do myśliwych. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Przejdziemy się może tędy. Żeby też troszkę podekspić. Ale fajnie się biega z tą tarczą. Ej, fajny ma to zasięg, wiecie? Ale widzę, że te obrotowe to nie mają zbyt dużego sensu. Okej, opłaca się bardziej eską trafiać ich. Dobra. Zaraz zobaczycie zresztą. Znaczy eską. W sensie tym ciosem. Ale fajnie. Nie wiem, jakby mi się podoba. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, jak będziemy mieli na przykład więcej w broni. Serio. To już będzie wtedy jeszcze bardziej super chyba wyglądać. Dobra, wchodzimy do lasu. Widzę jakiegoś wilka. Siema. Czy coś więcej widać oprócz tych wilków? Chyba nie. Mamy dwa zadania do wykonania w tym lesie. I myślę, że oba się uda zrobić. Na spokojnie dzisiaj. Ale fajnie. Serio, walka jest naprawdę fajna. Dobra, zróbmy jakiś zapis. W sumie to ci myśliwi to są w te strony bardziej. Mamy komary jadowite. No niestety, tak jak myślałam, oberwę troszeczkę od nich. Tam się jeszcze jeden przybagował nam. Albo i nie. Nie wiem, a jak na razie jest zajebiście. Ej, no ta walka tarczą jest super. Poważnie, nie mam co się chyba doczepić. Fajnie. Zobaczymy, jak będzie później z tym. W ogóle nie wiem, czy to dobrze, ale ja w tym lesie nic nie widzę, żeby mnie coś chciało, nie wiem, zabić. Nie, znaczy nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Boże, nawet nie o to mi chodziło. Powiedziałam coś całkiem innego niż chciałam. Bo chciałam powiedzieć, że tutaj w ogóle nie ma roślin do zbierania. To jest trochę dziwne. Dobra. Czymś by się tutaj wyleczyć? Może taka zupa rybna? No może nie. O, zupę mięsną mam.
To jest dobre. Robimy save'a i lecimy dalej. Może dzisiaj do myśliwych dotrę. Kurde, nie wiem, czy tak pojedynczo je bić, czy tak się rzucić na nie. Raczej rzucić, bo widzę, że tu kłopotów większych nie mam z tymi przeciwnikami. No, dawaj. Ale fajnie. Kurde, cieszę się jak dziecko, nie? A, bo ten szczurek też tu przyszedł. Znaczy, wiecie, ten pierwszy cios może wyglądać trochę dziwnie. Bo taki jest trochę... No, dziwny po prostu. Okej, mam nadzieję, że dobrze idę, ale chyba dobrze z tego, co kojarzę. Tam się coś dzieje, wilki robią jakąś rozróbę. A ten szczur chce sobie zjeść coś. Siema. Kurde, cieszy mnie to, Jezu, ta walka tarczą jest taka super. Ale super. Nie myślałam, że znajdę coś takiego fajnego w grze kiedyś. Tam jest dużo przeciwników. O nie, to dzika pszczoła. Z dziką pszczołą to ja się akurat lać nie chcę. Ale ona ma tutaj miodek, więc... Bo właśnie w sumie jesteśmy przy tych myśliwych już. Dobra. Zabieraj ten plaster. Tu są właśnie dwa obok siebie. Dawaj to. O, tutaj wszystkie są obok siebie, a ja kiedyś pamiętam, że szukałam tych plastrów i nie mogłam, kurna, znaleźć. Spoko. Oprócz tego, że expik... A, bo to ta pszczoła znowu, dobra. Z tą pszczołą to trzeba ostrożnie zawsze. Ale kretoszczurki się dobrze bije. Okej, ten ścierwojad się zaciął. Okej. Czy ja mam już wszystkie plastry miodu? Chyba nie, bo tu jest jeszcze jedna pszczoła, która ewidentnie pilnuje. Są myśliwi. Pięknie. Bijemy w takim razie, ja się nie będę już, wiecie. Wydaje mi się, że to jest akurat zaczerpnięty z Dark Sagi, bo pamiętam, że tam się dało takie cuda odprawiać. Cześć, ścierwojadzie. Ale super ansko. Czy wy widzicie ten spam? Ten ścierwojad w ogóle nie miał nic do powiedzenia. A ten kretoszczur to widzę, że chce się do obozu aż wbić. Kurde, przecież takie ciosy na zmianę to jest luks. Trzeba było się już dawno tego nauczyć, cholera. W sumie akurat sobie zaraz dobijemy nowy poziom, więc będę mogła się nauczyć prawdopodobnie zaraz. Jezus. Czego? Ano tego. Pięknie. Tu będzie jeszcze kolejny miodek. Jest ich troszkę więcej tutaj. Będę mogła się nauczyć... O matko, zapomniałam słowa. Ojej, tu widzę, że nie przejdę tak, jakbym chciała. Będę mogła się nauczyć robić, garbować skóry. O nie, to pszczoła. Dobra, to ja pszczół nie chcę. Tu jeszcze coś jest.
To też jest chyba miejsce pszczółki Mai. A nie, to jest tylko szczurek. Ale to i tak może być. A tam na dole co się dzieje? Jakaś krepica. Dobra, to jest mało ważne akurat. Najważniejsze jest to, że mamy co mieliśmy przynieść. I teraz możemy sobie z myśliwymi jeszcze porozmawiać. Zatrzymaj się. O co chodzi? Oj, przepraszam. Wydawało mi się, że jesteś jednym z najemników. Ale teraz widzę, że nosisz pancerz żołnierza króla. Kim jesteś? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. To radosna wiadomość. Teraz ukróci się najemnikom orków, nareszcie nie będzie im tak dobrze. Przychodzę od handlarza bronią Finko. Co? Finko przysłał ciebie. Chyba wiem, po co tu jesteś. Na pewno przyszedłeś po strzały, nieprawdaż? Zgadza się. Mogę je dostać. Nie tak szybko. Nie dam ci mojej paczki tak łatwo. W nieodpowiednich rękach może stać się bardzo niebezpieczne. Co mam zrobić, abyś dał mi strzały? Niedawno w czasie polowania napadło na mnie kilka czarnych wilków. I co z tego? A jak myślisz? Uciekałem od nich na złamanie karku. Tylko przy tym zgubiłem mój łuk związu. Przyniosę ci twój łuk. Dziękuję ci. Gdzie zgubiłeś swój łuk? Niedaleko stąd. Z prawej strony od zejścia, który prowadzi do naszego domku myśliwskiego. Może z 20 metrów stąd. Ponieważ podszycie leśne jest bardzo gęste, nie mogłem go znaleźć. Jednak bądź ostrożny. W miejscu, gdzie utraciłem łuk, na pewno nadal kręcą się czarne wilki. Są bardzo niebezpieczne. Gdzie druga paczka? W czym problem? Kto ma drugą paczkę? A jak myślisz? Oczywiście, u mojego przyjaciela Markusa. Dobra, stary, Markus jest tuż obok ciebie. Mat jest tu, ja sobie tutaj zabiorę rzeczy. Chociaż tutaj w tym obozie zbyt wiele nie ma. Hej, ty. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Witaj. Mam na imię Markus, a tam stoi mój towarzysz Hans. Jesteśmy myśliwymi i zaopatrujemy Tamorę w mięso, skóry i strzały. Ale poczekaj chwilkę, mówisz, że przybyłeś na królewskim, wojennym, okręcie. Chcecie znowu wziąć Tamorę pod swoje władanie. Co masz na myśli? Jakże to, nie wiesz o czym mówię. Cóż, więc król nie wie, że Tamorę ogłosiła niepodległość. Ale my jesteśmy tylko myśliwymi i nie mamy z tym nic wspólnego. Powinieneś porozmawiać z gubernatorem. Orkowi najemnicy stwarzają nam wystarczająco dużo problemów. Więc lepiej sobie idź, jeśli nie masz dobrego powodu, żeby z nami rozmawiać. Przysyła mnie Finko, handlarz bronią. Aha, a dlaczego? Z pewnością postrzały. Tak właśnie jest. Co powiesz na niewielką transakcję? To zależy od tego, o co chodzi. Przynosisz mi pół tuzina skór z dzika, a ja daję ci strzały. Zgoda. Jesteśmy urząd morski uwieni. Jezu, co jesteśmy, gościu? Ty nie umiesz w język polski w ogóle. Dobra, to się prześpimy. Nie spojrzałam, która jest godzina niestety w grze. 9:00, to do południa. Żeby odzyskać stracone życie. F10 robimy i lecimy. Skóry z dzika. No dziki są trochę gdzie indziej, więc... Cóż, no bywa z tym różnie. Tu jest pszczoła. Pszczoła. Ja nie chcę pszczół, tylko chcę dzikie... zwierzęta. Ten wilk był akurat sam. Aha, bo one się teraz zrespiły, tak? Do zadania jakoby. Czyli gdzieś tutaj będzie leżał ten łuk. Ale zajebista walka, Chryste Panie. Robię sieczkę z tych przeciwników. Kurde, dałam się uderzyć niepotrzebnie.
Dobra, ale tam chyba był dobry cel, bo widziałam wilki, a teraz nie widzę. No, z tego co mi się kojarzy, to jest walka taka jak w tym. Ojejku. Jak w Darksadze. O, jeszcze Darksagę kiedyś będę nagrywała na pewno. Bo to jest fajny też modzik. Tylko, że chyba wyjątkowo nie jest niemiecki, tylko chyba rosyjski. Ale nie jestem pewna akurat. Ale chyba tak. Czy to jest nasza zguba? Nie, to jest tylko 5 drzewa. Ja sobie poekspię ładnie. Okej, okay, kolejne kretoszczury. Mam wrażenie, że się w kółko kręcę. Ten kretoszczur chyba przed czymś uciekał. Okej, okay, tu są pszczółki. To nie chcemy pszczółek. Czyli ten łuk będzie chyba po drugiej stronie. Prędzej. Nie wiem, gdzie są te wilki konkretnie, ale gdzieś tutaj na pewno są. O nie, schowałam broń przez przypadek. Dobra, bo jest niemiło, bo mnie gryzą niemiłosiernie. No dawaj. Wiecie co, jestem ciekawa, jak sobie poradzi ta broń z walką z cieniostworem. Może się okazać, że właśnie fajniej powinnam bić cieniostwora. W ten właśnie oto sposób. Tu są przeciwnicy. Całkiem dużo ich jest. F10. W ogóle też przydałoby się trochę zainstalować w życie. Tak, fajny język polski, dobry. Są czarne wilki. W sumie to jeden. Mam wrażenie, że na mnie mniej gryzą od tych kretoszczurów. Ale może mi się tylko wydaje. Dobra, jakiś nawet niewidzialny cios udało się chyba wsadzić. Bo nie widziałam, żeby wszedł. I widzę łuk. Także zaraz będziemy mieli jedną paczkę od myśliwych z głowy. Proszę bardzo. O, i nawet znalazłam jeszcze jeden plasterek miodu. To nawet były rośliny. Dobra, pani pszczółko, proszę się tam nie denerwować na mnie. Do starej chaty myśliwskiej, okej. Tam na razie nie będziemy się zapuszczać. Ja potrzebuję znaleźć jakieś dziki. Ale dziki są po drugiej stronie kompletnie. Jeszcze nie wziąłem nawet zadania, żeby tam iść. O, siema, kretoszczura chciałam zabrać do kieszeni. No, dawaj. Okej, nie bójcie się, ja też nic nie widzę w tych krzaczorach. Tu są ścierwojadki. Super. Bij te ścierwojady, gościu, bo cię zagryzą. Siema. Szkoda, że nie da się zrobić 360 obrotu. Takiego szybszego, bo wtedy by to już było zbyt idealne chyba. Nie wiem, czy to dobrze, że chodzę i ekspię teraz. 140 HP, czy to mi się opłaca? Tak. Mało mam miksturek i w ogóle powinnam używać tych zwojów do leczenia, a nie tego. Super, ładnie, ładnie wszedł krycik. Tu jest całe pole ścierwojadów. Czy ja potrzebuję teraz tu łazić? Nie, chyba nie. Możemy iść oddać łuk, ponieważ już go mam. I możemy iść do babeczki oddać jej plasterek miodu. I możemy iść zapolować na dziki, ale zanim się do dzików doczołgam,
trochę czasu minie. Gdzie ci myśliwi? Ominęłam ich chyba? No jasne. Okej. Okay. Witam, panie Hans. Oto twój łuk. Znakomicie. To ten łuk. Dziękuję ci, nieznajomy. A co paczką strzał? Teraz mogę ją zabrać. Ma się rozumieć. Oto paczka, trzymaj. Możesz mnie nauczyć polować. Jeśli masz wystarczająco doświadczenia, to czemu nie? Jednak ciebie to będzie kosztowało. Przecież muszę z czegoś żyć. Kola. Gdybym nie znalazł twojego łuku, to w ogóle byś nie mógł polować. No dobrze. Coś prawdy w tym jest. Niech będzie, nie wezmę od ciebie zapłaty. Dobra, garbowanie jest za dychę, ale jeszcze jest polowanie. Rogi cieniostwora, pazury, żądła, zęby, serca, skradanie się. Powiem tak, na pewno przydałyby się... Aha, bo ja nie umiem w żądła. No tak, nie umiem. Na pewno serca podobno się przydadzą. Serca zwierząt usuwa się poprzez dokładnie zrobione nacięcie na piersi. Ale tylko z serc istot specjalnych lub magicznych jest jakaś korzyść. Dobra, co mi jeszcze tutaj poradnik mówi oprócz tych serc? Pozyskiwanie skór, no to mamy akurat, dobra. Ale no jeszcze, jak tak sobie myślę, to te rogi cieniostwora też by się przydały i skradanie się. Bo jak na razie to nie mogę czasami okradać nikogo, bo ktoś ma do mnie pretensje. A czy w sumie dobra, jeszcze skradanie tak bardzo mi się nie przydaje. Czyli potrzebujemy łącznie 22 punkty nauki. Mam aktualnie 9. Czyli nawet mnie nie stać na... No nie, nie stać cię. Okej, no dobra, trudno. Wiecie co? Użyjemy sobie teleportacji. Idziemy babeczce oddać miodek do miasta. Ona chyba mieszkała tutaj? Dobrze mi się kojarzy? Cześć, Berta. No Jezu, nie pij teraz mleka. Jasna cholera, czy tam ginu. Oto twój miód. Dziękuję ci. Bardzo mi tym pomogłeś. Trzymaj tu swoje wynagrodzenie. Super. Chciałbym o coś zapytać. Teraz nie mam czasu. Przyjdź innym razem. Okej, czyli od niej się już też nic nie dowiemy. Dobra, tutaj żeśmy to zrobili. Chodźmy do tego Stefana, czy jak mu tam było, Lars, Finko. Dla Finka jeszcze nie mam tych wszystkich rzeczy, co trzeba. Tu co ciekawe, mogę sobie zabrać te cuda. Kufelki i te sprawy. Cześć, Stefan. O nie, nie mogłam już tego wziąć. Ale słabe to było. Czemu część można brać, a część nie? Kufel do piwa. O nie, nie można tego zabrać, to straszne. Cześć, Stefan. Masz te 500 sztuk złota. Co do tych 500 sztuk złota? No i co postanowiłeś? Dobrze. Oto twoje 500 sztuk złota. Dobrze. Skoro zdobyłeś zaufanie mieszkańców, możesz mieć klucz do zamku. Aha, no właśnie, on mi jeszcze nie dał tego klucza. Nie dostałam klucza na razie, nie? Jakbym dostała, to by było bez sensu. Czyli ja muszę chyba na samym końcu dać to jednak. Gdzie ja się zapisałam? 4, 2, 4. Tutaj, to się wczytam. Bo... Jednak wolałabym mu tego nie dawać na razie, bo mi kluczyka nie dał i boję się, że się coś zbaguje. Na razie nie gadamy z nim i to zostawiamy w spokoju. Moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Cześć!